Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w planach do przesadzenia kilka roślinek. Znaczy nosiłem się z zamiarem ich przesadzenia już od jakiegoś czasu, tydzień, może dwa. Praktycznie wszystkie materiały są dostępne, tylko się zabierałem do tego jak sójka za morze. No ale dzisiaj postanowiłem nadrobić te zaległości. Także zapraszam do filmu. A w planach jest przesadzenie USA Ice Cream. Blue Java pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej. Występuje również w północnej Australii. Czy to prawda? Nie wiem. Nie byłem tam, chociaż powiem Wam, że kiedyś dawno temu byłem na spotkaniu z ambasadą Australii dotyczącą nauki, szkolnictwa, no i oczywiście wyjazdów i jego warunków. Finalnie wybrałem Irlandię. Pewnie bałem się tej jadowitej fauny występującej wszędzie w Australii. No i kosztu wyjazdu do Australii, który wtedy kilkanaście lat temu wynosił około 20 tysięcy złotych. Ale jak zwykle zboczyłem z tematu. Wracając do Blue Java, znany jest również jako lodowy banan, hawajski banan, Nei Manan, Krie lub Cenizo. Jest hybrydą dwóch bananów Musa Balbisiana i Musa Acuminata, grupa ABB. Dorastają od 4,5 metrów do nawet 6. Moja szklarnia jest za mała. Podobnie jak banany z grupy ABB, są odporne na podmuchy wiatru. Przyczyną jest z tego silny system korzeniowy, jak również silne pseudołodygi. Są popularne jako rośliny ozdobne ze względu na ich niebieskie zabarwienie, duże rozmiary i tolerancję na klimat umiarkowany. Ice cream kwitnie 15 do 24 miesięcy po posadzeniu, a owoce można zbierać od 115 do 150 dni. Oczywiście nie w naszym klimacie. Można je świeżo lub po ugotowaniu, co nie zawsze jest jednoznaczne. Kto chce obejrzeć moje przygody z niezjadliwymi bananami, odnośnik powinien pojawić się teraz w prawym górnym rogu ekranu. Swoją nazwę Blue Java zawdzięcza owocom, które są koloru niebieskiego, a gdy dojrzewają, przebarwiają się na żółto. Aktualnie ciężko je zakupić i są stosunkowo drogie, nawet w moim ulubionym internetowym sklepie Maison de Bananier. Aktualnie nie ma ich w sprzedaży. Myślę, że jest to spowodowane sytuacją zaistniałą w 2020 roku, trwającą do dziś, przez bezczynność z tym związaną oraz, że duża liczba osób zainteresowała się nagle hodowlą roślin. Minęło kilka dni, ice cream wykręcił następnego liścia i tak się prezentuje w dniu dzisiejszym. Oczywiście pogoda u mnie dzisiaj taka jak u Was, czyli deszczowo. A tu się Wam pochwalę jeszcze, jak kwitną kany. No i to by było na tyle z relacji z przesadzania roślin. Ja Was pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Tu Sumatranka, Sybrina Rojo. Już jest wyższy ode mnie, jeszcze trochę będzie szorował po suficie.